Witam z wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Frini. Witam z kolejnym odcinku serii Seto. A dzisiaj sobie gramy Władimirem na midzie. Tylko wszystkich postawiam. Nie zrobię tego niestety przed grą i w ogóle to jest dziwny bot. Ale dobra, spoko, to jest w końcu normalne. Gramy sobie Władimirem, postać, która jest według mnie taka broken, że lol. I bardzo fajnie mi się, mam nadzieję, będzie nim grało. I chyba też zrobię do niego poradnik, ale nie wiem kiedy. I w ogóle mam chyba kartusa, który sobie awczy. Dobra. Ogólnie to Władem to chyba w ogóle nie grałem takim. Chyba nie. Przed tym. O, czemu kartus tutaj jest? Mam nadzieję, że to zesmajtuje gościu. Dobra, nice. Idę, pomóc. Tylko mu kwiatkę rozwalę. A teraz nie. Okej, okay, dobra. On straci bardzo dużo farmy, a ja będę z tego do przodu. I jeszcze ma Ignite'a, to się nie tepnie i w ogóle będzie bardzo fajnie. No to tak jak mówiłem, Vlad jest bardzo OP czempionem, takim może nawet broken. I nienawidzę na niego grać, bo jak gram sobie Kato i dostanę Władimira przeciwnym, to idzie dostać pierdolca czasami, naprawdę. I bardzo fajnie, że nim gram. O, idzie, dobra. I też nie wiem za bardzo jak się nim gra. Będę musiał jeszcze sobie go ogarnąć. Ale mniej więcej wiem jak to działa, więc myślę, że będzie spoko, dobra. Właśnie ten Karzus to dosyć dużo stracił, że właśnie chciał mu zgridować to blue. Ale to było trochę bez sensu zagranie, jeżeli to robił wcześniej, bo Gragas ma smite'a, więc... O! Dobra. To Q za chwilę będę miał. A unlucky. Teraz ja jestem do tyłu. Jakby mi się Q zrespiło, to może wtedy. A mogłem też się co... Nie wiem, w sumie. Jeszcze tak naprawdę nie wiem jaką Władimir ma moc tak naprawdę. Więc możliwe, że mogłem po prostu uciekać. No, wezmę sobie tą książkę. Okej. Okay. Ale i tak nie wyszło tak źle, bo... On w ogóle tego praktycznie nie puszczą i to się tutaj sfrizuje. I będę jeszcze i tak do przodu. Dobra, Lee Sin na bocie. Mam nadzieję, że uciekł. A ten... Ej, nie puszczuj mi, nie! No i właśnie... Tak jak się chciał sfrizować, to Gragas prawie to zepsuł, tak naprawdę. Jakby jeszcze walnął full combo w te miniony. Dobra. Raczej nad Karthusem. Karthus raczej nie ma aż takiej przewagi, tak mi się wydaje. I w ogóle nie pamiętam, czy flashował. O, cześć Gragas. Gragas chyba chciał się przywitać z filmem. Ja nie ma coś tego Karthusa. No pewnie zaraz przyjdzie, spokojnie, ziomeczki, spokojnie. O, właśnie jest. No, trzeba go trafić tylko z ulepszonego Q. Okej. Okay. I to dużo damage'a zadaje. No tak naprawdę ma przewagę dwóch botek to. To nie jest tak dużo. Dobra. Idę pomóc tam chyba. Ja boję się, że stracę dużo akurat. No dobra. Naprawdę tu jest Aszka? Pomocy! Teraz ja chcę pomocy! Dobra. On many nie ma, ale słabo wychodzi. Chyba też padnę. O, Gragas ładnie. Mogę killa? Fuck! O co tu chodzi? Czemu ta gra tak słabo wychodzi? Idę. O, to atak jeszcze jeden, albo kill. Idę. O nie, zeszło jej to. Dobra. No dawajcie! Jeszcze nie dostałem nawet asysty. No, na początku to słabo wychodzi. Kurde, chyba ten gank mnie trochę zniszczył. No fajnie jakby Gragas mi pomógł to pusznąć, bo ja za bardzo nie chcę overstayować. A ja chyba będę musiał to pusznąć na własną rękę, żeby karty zostały jak najmniej farmy. Dobra. Może teraz tak patrzę, że Władimirem raczej się będzie słabo puszować. Albo ja coś nie umiem po prostu. Dobra. Okej. No i spoko, okej. Jakoś się to pusznęło. Tylko i tak nie jestem taki fitnięty jakbym chciał i w ogóle Zed rozwalił Riven, to jest dosyć ciekawe. Dobra, to i może jeszcze sobie potkę wezmę, się przyda. Dobra, mam na tym karcusem przewagę, ziomeczki, więc na spokojnie sobie pogramy. Okej. Jeśli chodzi o tą grę, to
Czy my to wygramy? Nie, powinniśmy wygrać ogólnie. O, ludzie biorą Lissina dalej w tej mecie i to mnie trochę dziwi, bo Lissin nie jest ani tankiem, ani jakimś hyper carry, ale go biorą, więc nie wiem, to jest dziwne trochę. Więc jeżeli miniecie Lissina, to możecie go sobie mainować, ale raczej dużo rankedów niestety nie wygracie w tej mecie. Znaczy w niższej dywizji to i tak raczej nie grają w mecie, tak bym powiedział, że nie grają jakimiś tankami. Więc chyba i tak możecie w niższej dywizji pograć sobie tym Lissinkiem. Okej. Okay. Dobra, nice. Ale to duży damage zadał, nie? I jeszcze się healam. No właśnie o tym mówiłem, że ten Vladimir naprawdę dużo damage'a ma. Jeszcze się heala. W ogóle broken. O, trafi mnie. Dobra. Jakbym miał flasha, to bym go zabił. No ale nie mam. Dobra. A, szkoda. To mi się... Okej, okay, spoko. Nie zabiję go teraz. Niestety. No, on teraz będzie grał trochę defensywnie. A tam już widzę, że właśnie Lissin się bije z Gragasem. Lol, Lissin ma 6 level. Idę. Jeszcze sobie tutaj Warda zostawię. Jakby sobie kartu zszedł. Trochę głupie miejsce do bakania. Okej, okay. Straciłem tylko czas tak naprawdę. I jeszcze trochę minionów, no. Szkoda, że ten Gragas tak dziwnie zagrał, że się zaczął bakać tutaj. I Karthus! Karthus! Halo! Żebyście go nie fidnęli czasem. Okej. Okay. No, Zed sobie niszczy Riven, więc jest spoko. Trzymam chyba lagi, tak? No, jakieś 90 pingu. Akurat musi deszcz sobie padać. I mi pakiety zapieprza śmieć. I są lagi. Chociaż może to nie pakiety, ale wiecie o co chodzi, ziomeczki. No mam lagi właśnie przez deszcz. Deszcz to szmata. Lagi mam przez niego. I też mam mało farby. Co za śmieć deszcz. No na razie chyba nic nie zrobię. Chociaż coś tam go spłokowałem. Dobra. Ja myślę, że dive'nąć go mogę. Więc spuszczę to. I zacznę go po prostu dave'a. Nie wchodź to! Rino, ty chuju. Dobra. No, on będzie się bał. Okej. Okay. LOL, ale zjebałem. Dobra, masz ignite'a. Chociaż i tak nie był potrzebny. Czy on ma ulta? Dobra, teraz mógłbym je zabić, jakbym miał ulta. O, fuck, nie! To zadawało 108 damage'a, a ja... O, 109. Bo napisane 108, ale głupie. Tyle ja miałem HP. Tak mi się kojarzyło właśnie, że miałem gdzieś ponad 100. Akurat mi zadał 109. Unlucky trochę. Ja w sumie też zjebałem na tym Karthusie. To, co ja zrobiłem, to było takie głupie. Znaczy głupie, w sensie mechanicznie, o. Bo dive był spoko option. Spoko opcją był. Jeszcze sobie bota przegrywają. Ten Lissin dużo robił u nich, ale to jest Lissin w early, to jest normalne akurat. Później i tak będzie lepiej dla nas. Później ten Lissin to tak naprawdę może kopnąć jedynie. Tylko, że będzie mu się trudno przebić. A jak kopnie, to raczej na pewno zginie. Chyba, że to jest jakiś Lissin goty, lololololo, elo. Okej. Może zachowam sobie tego flesza, żeby go później zabić jedynie. Naprawdę chcę być fidniętym tym Vladimirem. Buty chyba muszę sobie kupić. Dobra. Możliwe, że tu gdzieś jest Lissin, ale nie jestem pewny. Na razie robi presję. Tak chyba. O! Dawaj, ziomek. Dobra, spoko, nice. Dobra, dam sobie W, nie wiem czemu. Wydawało mi się to bardzo dobrym przyciskiem przez tą chwilę. O, Lissin. Chyba by mi się W przydało teraz. Okej, okay, już się skillałem, spoko. Dobra, kill ziomek. Może myślał, że będę tam dodżował. Kill? Dobra. Kurde, ja tym Vladimirem naprawdę nie umiem się chyba nawet ruszać. Tak mi się wydaje.
Musiałbym go naprawdę ogarnąć. To jest naprawdę fajny champion. Znaczy taki fajny, że broken. Okej. Okay. Ja mam tego Deathfire Toucha, to nie mogę do niego. Okej. Okay. Potem się palił. Dobra, już Graga w sumie nie był mi potrzebny od samego początku. Trochę mi ekspa podwalił. Buty mi będą potrzebne. Ja mam buty, no to ulepszone buty. Czemu jestem wolniejszy od niego, jak ja mam buty, on nie? O, fuck. Dobra, przynajmniej z ulepszonego kill walnąłem tego miniona i się więcej chlinałem. No to nic mi tutaj ciągnę, może być. Dobra, jaki to ma cooldown? A, 4,25. No to jest dosyć szybkie kill. Okej, okay, ładnie. Teraz będę mógł go zabić. Tylko trzeba to dobrze zrobić, ziomeczki. I nie wchodzić na przykład w jego Q. O, i coś takiego teraz. A, odsunął się za daleko. Dobra, więc nawet jakbym flashnął, to tak bym nie miał go w zasięgu. Kartus się chyba cofnął, nie? Nie jest tutaj, okej. Okay. Dobra, bardzo chcę go zabić, ziomeczki. Jeżeli myślisz, że zabiję tego kartusa, to zostaw papeczkę w górę. Może znowu to puszczę po prostu i bez flesza go zabiję? Hm. Może tak będzie lepiej. Zresztą teraz tak podchodzi. Nie, nie podchodzi. Dobra. Turet. Dobra. Przynajmniej go wziąłem trochę od tych minionów, tamtych moich. Zostawię sobie tylko Warda. No, myślę, że go dajmy po prostu. O, Riven, cześć. Ale nic mi nie zrobi. W końcu go zabiłem. Boże, jakie to jest ciężkie zabić tego kartusa. Pójdę sobie na bota może w końcu. Czy zreamować, bo ciągle siedziałem na midzie, bo chciałem go zabić. No, powinniśmy go zabić. Ej, tu jest Lee Sin. Dobra. Nie wiem za bardzo, jak pomóc temu Braumowi. O, fuck. Dobra. No, Gragas! Ale to było słabe od Gragasa. Dobra, heal. Ajajaj. Ja ten Gragas trochę przegrał. Znaczy przegrał. Tak zrobił, że nie mogłem nikogo z Q ulepszonego. I bym się skillał wtedy bardzo mocno. Szkoda trochę. Co by tu wziąć? Nie wiem, chyba Zonię sobie wezmę. Jakieś buty. Tylko nie wiem jakie. Na przebicie? No, wezmę sobie na przebicie. Nie wiem za bardzo też, co się składa na tym Władimirze. Myślę, że to jest... dobra. Wiem, że jakoś Hextecha się tam składało. Że Zonia to też trzeba. Bo Zonia to fajny item i w ogóle. Dobra. Ale i tak mam przewagę nad tym kartusem, tak jak od początku było. Przez to, że chciał skrzyć to blue, nie? O, i ma blue. Kurde, to ta taktyka jednak chyba działa. No, myślę, że nie ma sensu raczej próbować go zabijać, jak to tak długo trwa. I będę sobie po prostu reamował teraz. Okej. Okay. Mogłem sobie protobelta używać, żeby odpuszowywać. Dobra. No ten Nissin jest trochę taki tankowaty. No nie zabiję go teraz. A może? No ja raczej nic nie zrobię tam. Przecież tutaj chyba Gragas się... Nie. Warta chciał, dobra. Ładnie, ładnie. Dobra, nice. I puszyjmy jeszcze tego bota. No ten kartus. Idę na kartusa. Dawaj, brzuchem go. Dobra, ładnie. Tylko Gragas zginie. Okej. Okay. Idę do was, idę. Nastakuję sobie tylko.
Nie, jak ja to zepsułem! Bo podczas E nie mogę użyć protobelta. E, dobra, odwyszowali wszyscy, więc chyba spoko. Ja się ulatniam, chodź tutaj, E daj do mnie. A nie masz, okej. Odpuszczę sobie po prostu tego mina. Ale wy chyba bota nie przegrywacie, nie? O kurde, akurat laga dostałem. Jak sobie E stakowałem. A, szkoda. No ten unlucky lag akurat, jak sobie estakowałem, to było trochę słabe. Czy Jin to ogra, ziomeczki? Mi się wydaje, że jest w dupie. Bo tutaj Lee Sin jest na plecach. A może? Nie, nic nie zrobi. Może jedynie po execute'ejś, ale to chyba za wcześnie. A nie, dobrze, okej. Spoczko. Ale ogólnie i tak jestem niezadowolony z tej gry Władimirem. Jak grałem w Volim AD to było fajniej i Warwickiem AP. Czyli chyba Woli AD i Warwick AP jest lepszy. Albo ja po prostu jestem gorszym Władimirem. Czyli Władimir to też jest taki w sumie trochę broken, ale też trzeba nim ogarniać. To jest trochę jak Kata w sumie, albo Yasuo. Chociaż może nie aż tak, może nie aż tak jednak. Po prostu trzeba wiedzieć co on potrafi, o w takim sensie. Trzeba nim troszkę pograć gier. Nie wiem, z 5 i będzie w sumie dobrze. Ale fajnie mi się nim gra ogólnie, ziomeczki. A wy kim lubicie grać? Napiszcie w komentarzu. Dobra, idę. Q jest co? Okej, 3 sekundy. W ogóle moje E przetrzymuje moją pasywkę na Q. A myślałem, że będzie chciał się bić. Dobra, to jak nie mam W, to pogram sobie dosyć defensywniej. No fuck, nie mam. Nie mam, bo. Dobra. Dwa dżiny odpaliły Erkę. E, dobra, nice, przeżyłem. Tylko oni tam na low zostali. No fuck. Tutaj się nie mogę cofać. Trochę unlucky z tym. O fuck. Dobra. Nie, zostaw mnie. Dobra, ładnie. O. A jeszcze to fajnie zrobiłem w sumie. Taki trochę. No ładnie to zrobiłem. Mam jeszcze blue, będzie częściej Q. Nawet nie czuję kiedy rymuję, ziomeczki. Dobrze, że ten hit jest OP. O, jeszcze zabił sobie Riven, nice. Dobra, puszczmy sobie to. No ta gra będzie wyrównana akurat, to będzie troszkę duży odcinek. Nie, ziomek, puszuj. Przecież w sumie wstali. O nie, nie tak. Odreszowa od mojego ulta. Proszę, niech zginie, to będzie epickie. O, S, szkoda. Bo on mnie kofnął, ja właśnie tylko mi Ignite'a dałem, jakby zginął, to by było fajnie. O, Gragas. Nesik. Co by teraz sobie wziąć? Rylajkę chyba, nie? Kiedy naprawdę nie wiem, co się składa na niego. A później sobie raczej pod odcinkiem ogarnę. Chuj, że mogę to zrobić przed odcinkiem. Okej, ładnie. Jeszcze jego. Znaczy ją w sumie. O, jeszcze też jego ją, znaczy. Tylko oni damage'a nie mają. Chyba nie, Kragas idzie AP, okej. No przez ten deszcz czasami sobie mogę zgubić pakiet jakiś, nie? I na przykład to co tutaj się działo, nie pamiętam już co i właśnie tego nie widziałem. I było szkoda. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Okej. A naprawdę poddali się? A już myślałem, że będzie dłuższy odcinek, ziomeczki. No dobra, więc dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, łapeczka w górę, czekajcie na następne odcinki. Trzymajcie się i cześć!